RR tego zagrania no jest co najmniej dobre. I come on. Jest, brawo, brawo, zajebisty trade, brawo. Okej, ale emocje na bok. Za moment zobaczysz kilkanaście minut dzisiejszej sesji live tradingu. Koniecznie oglądaj do samego końca i zobacz, jak można przekuć początkowe dwie porażki, czyli stratne pozycje, w końcowy bardzo, bardzo fajny rezultat. A wszystko dzięki żelaznej konsekwencji i realizacji planu. No dobra, moi drodzy, witam serdecznie. Zaczynamy zaraz sesję Price Action Cycle. Witam, witam, cześć. Tytułem wstępu przypominam, że to, co będziemy robić podczas sesji, w ogóle to, co robimy podczas sesji, to jest bardzo, oczywiście bardzo istotne. Musimy mieć odpowiedni poziom skupienia, dlatego zaczynamy od wstępu, później od rutyny, po to, żeby każdy z nas wszedł na właściwe tory. Przechodzimy za chwilę do porannej rutyny, bardzo ważne, przeglądamy setupy, zasady wchodzenia w pozycję i egzekwujemy plan dnia dzisiejszego. Jeżeli macie pytania związane stricte z sesją, z tym, co robimy w trakcie sesji, to śmiało na czacie. Oczywiście zachęcam do tego dziennik tradera. Jeżeli go nie masz, koniecznie go załóż i zacznij stosować, zacznij zapisywać. Następnie wyznaczenie celów dzisiejszej sesji. To jest bardzo istotne. Ja o tym mówię, powtarzam to. Część z Was ma to w dupie z różnych przyczyn. Najczęściej jest to lenistwo lub dopowiedz, jaką chcesz wymówkę, ale trzeba to robić, jeżeli chcesz mieć efekty, jeżeli chcesz widzieć te efekty i jeżeli chcesz się rozwijać jako osoba, która chce się nauczyć tradingu albo chcesz się rozwijać jako trader. Po prostu nie ma drogi na skróty w tym zakresie i te dwa punkty bardzo mocno w tym zakresie pomagają, więc zachęcam do tego sobie. No dobra, no to teraz czy jest coś, co nas będzie interesowało tu w sensie na ropie? Czy jest coś, co interesować nas na pewno będzie tak, co nazwiemy trendem? Okej, okay. Czy to może tak wyglądać? Teraz dlaczego oni zawracają w tym miejscu, dlaczego w ogóle tutaj doszli, jakie są perspektywy, gdzie są targety. Jeżeli ja zdefiniowałem tutaj trading range, to jest kilka takich elementów, na które zwrócimy uwagę, moi drodzy. Strefy wsparcia i oporu. To mamy. Co więcej, potrzebujemy jeszcze określić, uwaga, punkt piąty. Cykl rotacyjny, czyli teraz jaka jest rotacja, co tu się w ogóle dzieje, w którym momencie my na rynku jesteśmy. Ok, moi drodzy, mamy przygotowany wykres. Teraz jak wygląda pierwsza okazja? Pierwsza okazja wygląda w ten sposób. Kanał rotacyjny w górę, korekta, świeca wzrostowa i okazja do zagrania. Oczywiście to jest po drodze coś, co nam przeszkadza, ale powiedzmy na odklepanie szczytu. Jeżeli będzie duża dynamika, być może będzie okazja do tego, żeby zagrać na dorotowanie do górnego zakresu, do górnej krawędzi. To by był zajebisty koncept, zajebisty trade. Czy tak się okaże? Musimy jeszcze poczekać. Scenariusze sell zakładam, jak już po tej stronie, jeżeli będzie reakcja naprawdę mocna sprzedających, czyli powiedzmy w ten sposób. I dochodzimy tu w punkt i tu się pojawia mocna reakcja. Mocna reakcja, kanał rotacyjny, korekta. No to scenariusz mamy sellowy. W ten sposób. Kolejne zlecenia sell dopiero po minięciu strefy tej tutaj. High of day. To będzie ten koncept. No to teraz S&P. Jak się wyrobimy, to jeszcze zrobimy euro, dobra? Dobrze, moi drodzy, tak zanim zaczniemy, to ropa. Bo jesteśmy na ropie w takim fajnym miejscu. Korekta się nam utworzyła. No i powiem szczerze, że byłoby fajnie zobaczyć teraz świecę sygnałową wzrostową. Poczekamy. Jak będzie kolejna spadkowa, to pójdziemy dalej.
Po tej świecy my chcemy się zabrać. Chcemy się zabrać, bo była świeca. Zobaczcie, co tutaj nam się dzieje. Pyk, 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 pyk. My chcemy, my chcemy, my chcemy. I teraz mamy taką oto sytuację. Jak my tu możemy wychodzić? Zrobimy odwrotną sytuację. Poprzestawiajmy się. Ciach, ciach. I zrobimy jednego tak zwanego runnera. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Stop loss jest w takim punkcie, nazwijmy to, mocno newralgicznym. Ok. Robimy screena. Runner będzie pozycją na zasadzie, jeżeli będziemy jechać w górę, to pojedziemy dalej. Zobaczymy. Malutkie ryzyko, malutkie. Się mieści. I wybiją nas, czy nie? Spokojnie się mieści. Na razie nas wybili. Będziemy ponawiać. RR spokojnie się mieści pod zakresem. Mogę znowu tu ponowić pozycję. Z tym razem trochę lepszego. Tak, reakcja dokładnie na wybicie. Widzicie, co się wydarzyło. W mordę. Mam nadzieję, że nas jeszcze zabiorą. Bo scenariusz jest dobry, tylko stop loss. Tak, to był rezultat na pozycji. To był rezultat na pozycji. Trudno. Jeżeli się okaże, że jesteśmy poza, bo nas wybili na stop lossie i nie daliśmy rady wejść, to będzie, jak nazwijmy to, no, trzeba będzie powiedzieć trudno. Będziemy szukać kolejnej okazji. Jeszcze chwilę czekam. Dopóki nie odklepią tego zakresu na czerwono, to trzymam pozycję, w sensie mogą tu po mnie wrócić. Na to liczę. Na ten moment ryzykowaliśmy, słuchajcie, mamy 448 na minus, więc to jest tam żadne ryzyko. 0,5%. 0,5% konta. Nie, 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 to już jest, słuchajcie, to już teraz trzeba się odwrócić troszeczkę. Co nam tutaj się dzieje? Mamy kanał rotacyjny potwierdzony. Uwaga. Nie jest to żadna nowość. Czasami bywa frustrujące. Tym bardziej, kiedy w pierwszej fazie ci wchodzi stop loss, a później ci realizują ten scenariusz. No ale no, nie będę się obrażać, w sensie nie zamykam teraz rynku futuresowego. Nie mówię wam, że słuchajcie, idę płakać w poduszkę. Tylko trzeba robić swoje i tyle. Jak nie ta, to kolejna okazja. Dokładnie. Wracając do S&P. Dobra, moi drodzy, gdzie są linie wsparcia, bo to jest też dość istotne. Measure move, za chwilę sobie zmierzymy, gdzie może być measure move. Szybciutko ciach, bo ja zawarłem już pozycję, ale żebyście wiedzieli, o co chodzi. Mamy kanał rotacyjny spadkowy, bo obok na ekranie, szybciutko się przerzuciłem, jest świeca sygnałowa, spadkowa. No, nam nic nie pozostaje innego, jak to po prostu rozgrywać. Mamy sytuację taką, że gramy pod ten trading range. W razie niech sobie to idzie na obok ekran. Jak się będzie realizować, to pójdziemy dalej. Bo nie skończymy S&P, a za niedługo otwarcie. Dobra? Tak by to mogło wyglądać. Czyli tu byśmy mieli zakres ruchu measure move. Niedaleko. Idziemy dalej. Cykl rotacyjny ceny. Chciałbym zobaczyć tego typu reakcję, czyli odklepanie tego zakresu i przejście, czyli reakcje kupujących, przejście tej strefy. Może być mniejsza, może być większa korekta i wtedy jestem za pójściem w tym kierunku. Dobra, taki jest plan w tym rozegraniu. No i zobaczymy, jak nam to finalnie wyjdzie. Za 10 minut jest otwarcie. Na S&P zobaczymy, co oni tu wymyślą na otwarciu. I uwaga, dość istotne. Mamy dwie pozycje na stracie. Dwie pozycje na stracie z rzędu, to jest też dość istotne. Fakt, one łącznie na razie nie przekraczają 1% ryzyka, bo mamy 890... To jest dużo mniej, bo ja mam na tym koncie teraz 300 ponad 20 tysięcy. Ale zostawmy,
jak do 100 tysięcy liczę. Tak mi jest prościej. Jeżeli trzecia pozycja, którą tu będziemy szukać, pozycji sell, ja będę szukać pozycji sell może w ten sposób, będzie na aucie, będzie na stop lossie, to na pewno zrobię sobie break od pozycji na jakieś pół godziny, 30 minut. To znaczy nie będę jej zawierać. Muszę sobie wtedy spokojnie się zastanowić, o co chodzi. Trzy pozycje z rzędu, jeżeli są na aucie, na stop lossie, no mogą powodować u niektórych, u mnie też przecież mogą powodować, też jestem człowiekiem, że może będę miał chęć odkucia się. Przerabialiśmy to, każdy praktycznie to przerabiał w życiu. Jak dostaliśmy, nazwijmy to, taka złość, ambicja czasami, to jest tak, to czasami też nazywam, że chcę, że po prostu no musi w końcu wejść na spokojnie, dobra? To jest taki element, na który zwracam uwagę w sposób szczególny. Moment, ropę sobie przesunę na razie jeszcze, bo nie ma sygnału do tego. A przesuwam dlatego, że moi drodzy, tu za chwilę jest otwarcie na S&P, zobaczymy jak pójdzie im z dynamiką. Czekamy, na razie mikrorotacja się potwierdza. Moi drodzy, tak, mamy kanał rotacyjny w górę. Ja tu polecę na może dwóch kontraktach. To jest opcja sygnału wejście. Mikrorotacja, świeca sygnałowa jest. Zobaczymy. I tak naprawdę do prowadzenia będzie pozycja. Tu czy zagramy z szerszym stop lossem? Tak, bo tylko dwa kontrakty. Pod realizację ruchu measure move. Pod to będę szedł, ale zobaczymy jak wyjdzie nam z prowadzeniem pozycji. RR tego zagrania no jest co najmniej dobry. Nie, po ruchu 1-1 też będę chciał się przestawić na break even. Żeby niepotrzebnie nie ryzykować, dokładnie tak. No come on guys. I teraz czy się odbiją, czy się nie odbiją, czy wrócą, czy nie wrócą. Moi drodzy, i two candle trailer, czyli do prowadzenia pozycja. Przesuwam się w ten sposób. Jeden tick niżej. Krótka korekta. Teraz nie bardzo będę miał się jak przestawić, bo mnie ten knot ogranicza, więc nie przesuwam się pod tą kolejną, tylko no ten knot mnie tu ogranicza, musi się pojawić kolejna zielona. Jeszcze jedna świeca zielona i przesuwam się znowu wyżej. I moi drodzy, zobaczcie jak oni cisną i jak ciągną pięknie. Pięknie ciągną, pięknie. I pójdziemy dalej. Słuchajcie, nie będę kusić rynku, na 3-1 wychodzę, out. Trudno, niech się cofną, jak mają zrobić, to jest taki margines, że tu już nie oddaję tego rynku. Adam, ty mnie rozbrajasz. I out czy nie out? Czy jeszcze po tej korekcie jeszcze będzie jedna próba i docisną w górę? Śmiało, słuchajcie, jest miejsce kupujące, macie. Nas interesuje zamknięcie na tym ruchu. 3-1, będzie pięknie, jak zrealizujecie. Jak nie, to też będzie pięknie, ale taki ruch wyłapać byłoby pytkę. I come on. Jest, brawo, brawo, zajebisty trade, brawo. Okej, okay. Ale emocje na bok.
kto złapał, ten złapał. Bardzo się cieszę. Fajny trade. Patrzę, czy jeszcze nam tutaj Measure Move zaliczą. I słuchajcie, na ten moment w sumie wystarczy. Wynik, być może ktoś się sugerował, być może ktoś się martwił, że mamy minus 800. No było, ale już nie ma. I dlatego tak istotne jest to, żeby koncentrować się na konsekwencji, na procesie, żeby rysować i później. Największy problem jest wtedy, kiedy tam, załóżmy, jeden scenariusz, który nie wchodzi, drugi scenariusz, który nie wchodzi, powoduje, że my zaczynamy się motać na zasadzie, a kurwa, może to teraz nie zadziała, a może to jest bez sensu. Dlatego tak ważna jest praktyka, dlatego tak ważne jest trzymanie się zasad, powtarzanie ich, rutyna i tak dalej, moi drodzy. To powoduje, że my później jesteśmy w stanie konsekwentnie zagrywać, pomimo tego, że, jak widzieliście, dwa setupy na przeciwności, czy pojawiły nam się w dniu dzisiejszym, no i trudno. Część z nas mogłaby się obrazić. To jest tutaj Bogdan. Super, zajebiście. Złapany ruch, mega. Co prawda nie widzę, tu po M1 masz, nie wiem jak prowadziłeś te sobie te zlecenia, ale fajnie jakbyś to zrobił z tymi, ze świecami, żebyśmy wiedzieli, czy dało się prowadzić po świecach po M1. Ale super, super, super wynik. Jak widzicie, Measure Move trzyma, ale dojechany. Nieprzypadkowo nam ten ruch zrobili. Nieprzypadkowo. Nie mamy nic więcej do szukania. Na razie w tym ruchu zupełnie nie. My swoje zrobiliśmy. Jeszcze raz brawo. Dzięki. W kontakcie. Cześć, cześć, cześć.